Cześć, z tej strony Fit Kobietka. Jeżeli chcesz pozbyć się bólu w dolnym odcinku pleców albo uniknąć kontuzji, a może chcesz polepszyć swoje efekty w treningu, to koniecznie zobacz to nagranie. Biodra są motorem napędowym, a ich odpowiednie funkcjonowanie pozwoli uniknąć Ci kontuzji, sprawi, że Twój trening będzie wydajniejszy, a także dzięki temu możesz pozbyć się bólu w dolnym odcinku pleców, a także unikniesz przeciążeń w stawie kolanowym i stawie skokowym. Ważne jest, by nie doprowadzić do przykurczów. Zależy nam na pełnej ruchomości naszych stawów, na aktywnym używaniu naszych mięśni. Tak więc polecam Ci tutaj wprowadzić do swojej codziennej rutyny treningowej albo nawet przed snem ćwiczenia, które zaraz Ci pokażę. Każdą pozycję utrzymaj przez 30 sekund, a Ci bardziej zaawansowani mogą nawet pokusić się o wytrzymanie 2 minut. Pamiętaj o głębokim oddechu, o rozluźnieniu ciała, nie spinamy się, tutaj chodzi właśnie o ten relaks i prawidłowe rozciągnięcie. Uklęknij na kolanach, wysuń swoje nogi do tyłu, ustawiamy nasze stopy w kąt 90 stopni, to samo w stawie kolanowym i przechylamy tułów wzdłuż ziemi. Podeprzyj się na przedramionach i staraj się skierować swoją miednicę w tył i w dół. Powinnaś czuć mocne rozciągnięcie w stawie biodrowym, staraj się schodzić bardziej jeszcze w tył. Możesz też wykonać ruch do przodu, tak by rozciągnąć w każdej płaszczyźnie swoje biodra. Połóż się na podłodze. Jedną stopę połóż na ścianie tak, aby kąt między udem a podłudziem wynosił mniej więcej 90 stopni. Drugą stopę oprzyj o przeciwległe kolano. Oddalaj od siebie udo i kolana przy pomocy dłoni, aby zintensyfikować rozciąganie. W tym ćwiczeniu dodatkowo rozciągamy pośladek. Zegnij nogę w kolanie tak, aby udo było ustawione prostopadle względem podłudzia. Drugą nogę wysuń mocno do tyłu. Im bliżej przedniej nodze będzie do kąta prostego między udem a podłudziem, tym intensywniejsze będzie rozciąganie. Przyklęknij na nodze tyłem do ściany. Ugnij kolano i dociśnij do ściany podbicie lewej stopy. Następnie ustaw lewe biodro delikatnie obok stopy, nie nad nią. Próbuj docisnąć biodra do ściany i wyprostować maksymalnie tułów. Jest to bardzo intensywna pozycja. Jeżeli pierwsza wersja jest dla Ciebie nieosiągalna, zamiast prostować tułów, oprzyj obie dłonie o ziemię i wypchnij biodro do przodu w kierunku podłogi. Do tego ćwiczenia potrzebujemy małego bandu, czyli małej gumy i zakładamy ją tuż nad stawem kolanowym. Obie stopy opieramy o ścianę albo o pudło. Tułów i miednica leżą na podłodze. Próbujemy rozciągać nasze biodra, kierując na zewnątrz nasze nogi. Pamiętaj o prawidłowym oddychaniu. Jedną nogę wysuń przed siebie. Druga jest z tyłu, oparta o ziemię i mocno wychodzimy w przód naszymi biodrami. Im mocniej napijesz pośladek i wypchniesz biodro w przód, tym mocniej poczujesz rozciąganie w okolicy górnego biodra. Dodatkowo, jeśli wysuniesz przeciwległą nogę mocno do przodu, poczujesz otwieranie się przeciwległego biodra. W intensywniejszym wariancie wysuń mocno tylną nogę za siebie, wyprostuj i zablokuj kolano, nie opieraj go o ziemię. Staraj się kierować swoje ciało w przód i do podłogi, tak aby stopniowo pogłębiać rozciąganie i otwieranie biodra. To by było na tyle. Mam nadzieję, że włączysz do swojej codzienności te kilka ćwiczeń, a dzięki temu pozbędziesz się bólu, a także usprawnisz swój trening. A teraz szybkie pytanie do Ciebie. Napisz mi koniecznie w komentarzu, ile razy w tygodniu Ty się rozciągasz. Pozdrawiam, Marta.